Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj witam was w drugim takim zakończeniu eventu Halloween. To znaczy, no wiecie, jeszcze jest szansa, może jeszcze raz się uda w ogóle rzucić ten motyw. Jak widzicie, wszystkim pokazał się, że można odebrać właśnie nagrodę u tego dziada, u Pumpkina. No i moim zdaniem kolejne nagrody, które odebrałem, były całkiem słabe. Nie były tak słabe jak ostatnio, ale można powiedzieć, że niektórzy trafili po dwa nietoperki, po trzy mikstury zarania, z trzech, z czterech toreb. Moje nagrody były trochę słabsze, zaraz sami zobaczycie. Pochwalcie się od razu z góry, jakie wy mieliście nagrody i co w ogóle wydropiliście, bo to mnie bardzo ciekawi. Chciałem zobaczyć, czy w top coś w 5, jakbym się znalazł przez chwilę na Artemidzie, co by się stało, czy mógłbym coś odebrać. Niestety, jak się nawet znalazłem w top 5, to dopiero mógłbym odebrać, jak sami zrozumiecie, jakbym dotrwał w tym rezultacie do w top 5, ale to będzie prawdopodobnie niemożliwe, bo tu jest oddawane po kilkadziesiąt tysięcy, żeby być w top 5. To jest istny hardcore. No i tego wojaka chyba sobie zrobię, podziaka. Może będzie ciekawie się grało nim, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 100 parę kolejnych potrzeba, ze względu na to, że XP postaci sobie do 15, to właśnie jego używam. I przy okazji zrobię. No dobra, mam 6, 7, 8 sztuk. No pierwsza sztuka, potwory. No chyba pogięło dosłownie do końca. Myślałem, że jak będę w kółku, to będzie tak jak ze szkotami. Eliksir księżyca, mały. Dodanie bonu. No dobra, to się mogę zgodzić, że dobra nagroda. Magiczny metal też dobra nagroda, tylko to jest magiczny metal, nie ten co ulepsza, a ten co zboi się robi, więc to jest lupa. 50 tysięcy yang, 200 tysięcy yang, 50 tysięcy yang i mały eliksir. No by to szlak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostaw łapkę w górę i napiszcie mi, jakie wy mieliście nagrody, bo ja swoją jestem rozżalony. Gdyby nie to dodanie bonu, które może pewnie sprzedam, bo nie mam gdzie dodawać bonusów. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już jeszcze dzisiaj pewnie, więc do zobaczenia. Pa, pa.